Good morning, everyone. Witam wszystkich. I'm so happy to see every one of you. Jest mi bardzo przyjemnie wszystkich was tutaj widzieć. Thank you for coming. Dziękuję, że przyszliście. For your very melodic songs. I tu, że przyszliście tutaj do naszego zboru. And your very passionate prayers. Jak również dziękuję wam za wasze modlitwy. I've chosen the topic today. Dzisiaj wybrałem pewien temat, the power of personal example, który brzmi siła osobistego przykładu. Today let's talk about two great New Testament characters. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch wspaniałych postaciach Nowego Testamentu. The first one will be Apostle Paul. Pierwszą tą postacią będzie apostoł Paweł. A man whom we call the great apostle to the Gentiles. To jest ten człowiek, którego nazywamy tym wielkim apostołem pogan. The fact that the Europe is Christian is due to him. To właśnie dzięki niemu Europa jest chrześcijańska. The second character we are talking about is Timothy. Drugą postacią, o której chcemy mówić, jest Tymoteusz. This one was a special brilliant boy. On był takim wyjątkowym, genialnym chłopcem. Apostle Paul found him in one of his missionary journeys. I apostoł Paweł znalazł go na jednej ze swoich podróży misyjnych. The boy was a semi-orphan. On był takim półsierotą. And Paul guided him. I Paweł prowadził go. Paul called Timothy his spiritual son. Apostoł Paweł nazywał Tymoteusza swoim duchowym synem. Let's look at this wonderful story in details. Ale przyjrzyjmy się tej historii szczegółowo, z pewnymi detalami. As a kid, Timothy ran and played throughout his childhood. Jako dziecko Tymoteusz biegał tak jakby przez całe swoje dzieciństwo. Once he found out that he is becoming tall and handsome like his father. A pewnej chwili zauważył, że się staje wysoki i taki przystojny, tak jak był jego ojciec. He remembered his father. On pamiętał swojego ojca. A big Greek man. Takiego potężnego mężczyznę greckiego. With brown curly hair. Z brązowymi kręconymi włosami. Green eyes. Zielone oczy. Joyfully shining from under two thick eyebrows. Które radośnie świeciły spod dwóch takich grubych brwi. Timothy missed these eyes. Tymoteuszowi brakowało tych oczu. The father has passed away recently from sickness and a teenage boy became very lonely. Jego ojciec tak niedawno zmarł z powodu choroby, a ten nastoletni chłopiec stał się bardzo smutny. His mom Eunice. Jego mama Eunika. By birth was a Jewish woman. Z urodzenia była Żydówką. She knew the Old Testament promises of the new kingdom to come. Ona znała wszystkie obietnice ze Starego Testamentu o tym nadchodzącym królestwie. Yet the marriage to a Greek man. Ale ponieważ była ze względu na małżeństwo z Grekiem. And a hardship of life. I przez wszystkie te trudy życia. Made her to doubt sometimes when it will come. I to wszystko powodowało, że czasem wątpiła, kiedy to nastąpi. Or will it come at all? I czy to w ogóle nadejdzie? And what their future will be? I jaka będzie przyszłość? His grandma Loida. Jego babcia Loida. Not only knew the scriptures. Nie tylko, że znała Pisma, but also had faith in God's promises. Ale również wierzyła w Boże obietnice. She often repeated those encouraging words to Timothy. I ona często powtarzała te słowa zachęty do młodego Tymoteusza. She was the first model of a faithful servant to him. Była dla niego pierwszym wzorem wiernej służebnicy. From her he learned to pray and to read. To dzięki niej nauczył się modlić i czytać.
Yet his knowledge for a while remained with no purpose. Jednak ta wiedza przez jakiś czas wydawała się, czy pozostawała bezcelowa. Timothy dreamed about future. Tymoteusz marzył o przyszłości. That he will become a healer. Że w przyszłości zostanie uzdrowicielem. And will learn to treat every sickness. I że nauczy się leczyć każdą chorobę. So that no one of his beloved ones will untimely die. Tak, aby żaden, nikt z jego ukochanych nie umarł przedwcześnie. Those were dreams. To były jego marzenia. In this way Timothy looked like before he met the apostle. I to wszystko było miało miejsce zanim spotkał apostoła Pawła. And he met him in the very right time. I on spotkał go w bardzo właściwym czasie. Apostle Paul went to Lystra where Timothy lived. Apostoł Paweł udał się do Listry, gdzie mieszkał Tymoteusz. Here Paul preached and at the end of his sermon he healed the crippled man inside of the multitudes. I tutaj Paweł głosił, a pod koniec kazania uzdrowił kalekę na oczach całego tłumu. So let's read now at Lystra there was a man sitting. I czytamy w Dziejach Apostolskich 14 rozdział, był w Listrze pewien człowiek, który cierpiał na bezwład nóg. Who could not use his feet. Nie mógł chodzić. He was a cripple from birth. On był chromy od urodzenia. Who had never walked. I nigdy jeszcze nie chodził. He listened to Paul speaking. Słuchał on przemawiającego Pawła. And Paul looking intently at him and seeing that he had faith. I kiedy zauważył, i kiedy Paweł utkwił na nim wzrok i spostrzegł, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, he said in a loud voice, powiedział donośnym głosem, stand upright on your feet. Stań prosto na swoich nogach. And he sprang up and walked. A on zerwał się i chodził. People were astonished. Ludzie byli zdumieni. And people called Apostle Paul God. I ludzie nazwali apostoła Pawła Bogiem. People attempted to bring a sacrifice to Paul. Nawet próbowali przynieść mu i złożyć mu ofiary. Let's read. Czytajmy dalej. And when the crowd saw what Paul had done, a kiedy ten tłum ujrzał, co Paweł uczynił, they lifted up their voices, saying in Lykaonian. Zaczęli wołać, mówiąc po likaońsku. The gods have come down to us in likeness of men. Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas. Barnabas they called Zeus. Barnabę nazwali Zeusem. And Paul, because he was the chief speaker, they called Hermes. A ponieważ Paweł był tym głównym mówcą, nazwali go Hermesem. And the priest of Zeus. I była tam świątynia Zeusa. Whose temple was in front of the city? Który tam w tej podmiejskiej, ona była podmiejskiej świątyni Zeusa. Brought oxen and garlands to the gates. I ten kapłan przyprowadził do bramy miasta And wanted to offer sacrifice with the people. Przyprowadził woły i wieńce i chciał razem z ludem złożyć ofiarę. Yet Paul rejected worship. Jednak Paweł odrzucił oddawanie mu czci. He convinced people to serve the only true God. Przekonywał ludzi, że powinni czy mają służyć jedynemu prawdziwemu Bogu. So apostles tore their garments and rushed out among the multitude. A apostołowie rozdarli swoje szaty i wpadli między tłum. Crying, men, why are you doing this? I krzyczeli, ludzie, co wy robicie? We also are men who like nature with you. Jesteśmy tylko ludźmi, mamy taką samą naturę jako wy. And bring you good news. I przynosimy wam dobrą, czy zwiastujemy wam dobrą nowinę. That you should turn from these vain things. To the living God. Abyście odwrócili się od marnych rzeczy do Boga żywego.
So from the idols to a living God. A więc od wszystkich tych bożków do żyjącego Boga. Since that, Paul became Timothy's hero. Od tego momentu Paweł stał się bohaterem Tymoteusza. He's so great and so meek at the same time, thought Timothy. A Tymoteusz myślał, on jest taki wielki, a jednocześnie taki skromny. Timothy has learned that Paul received his superpower from Christ. I Tymoteusz dowiedział się, że Paweł otrzymał tą swoją supermoc od Chrystusa. The boy was curious. Chłopiec był bardzo ciekawy. Could he receive the same power? Czy również i on mógłby otrzymać podobną moc? Could he become the healer like Paul? Czy również on mógłby stać się uzdrowicielem tak jak Paweł? The boy went after Paul everywhere. I chłopiec wszędzie chodził za Pawłem. Watching him in words and in actions. Obserwował jego słowa i czyny. Now Timothy dreamed of the same great life purpose. I tutaj teraz widzimy, że Tymoteusz marzył o tym, aby o tym samym wielkim celu w swoim życiu. It is fair to say that the apostle noted that he has won this boy's attention. I możemy śmiało stwierdzić, że apostoł zauważył to, że przykuł uwagę tego chłopca. But would the apostle deal with the teen? Ale co, czy apostoł poradziłby sobie z nastolatkiem? Paul has never been a father to anyone. I Paweł nigdy nie był ojcem. He was single and lonely. On był samotny i do tego jeszcze był singlem. What he is to do with this boy? Co ma zrobić z tym chłopakiem? Whose big eyes revealed his desperate need for belonging. Którego wielkie oczy zdradzają tą desperację albo desperację i potrzebę przynależności. Paul felt compassion. Paweł poczuł współczucie. But he was trying to calm down his heart. I próbował uspokoić swoje własne serce. Because his heart was stirred up by empathy to the boy. Ponieważ jego serce było rozbudzone tym współczuciem dla chłopca. My task is to preach and not to nurture children. Moim zadaniem jest głosić, a nie wychowywać dzieci. Paul was repeating to himself. Paweł ciągle sobie powtarzał. My job is dangerous. Moja praca jest niebezpieczna. I'm not sure what the next day will bring. Nie wiem nawet, co następny dzień przyniesie. And soon the events proved his reasoning. I wkrótce wydarzenia potwierdziły jego rozumowanie. Paul's sermon in Lystra was very successful. To kazanie było bardzo udane w Listrze. Until the enemies from Iconium spread gossips against Paul. Wszystko było ok, dopóki wrogowie z Iconium nie rozpowszechnili plotek na temat Pawła. And having persuaded the people. I oni przekonali albo podburzyli ludzi. They stoned Paul. Ukamienowali Pawła. And dragged him out of the city. I wywlekli go poza miasto. Supposing that he was dead. Myśląc, że już że nie żyje. Imagine the grieving Timothy. Wyobraźcie sobie pogrążonego w żałobie Tymoteusza. He has just found a hero. Właśnie znalazł swojego bohatera. A figure that inspired him so much. Taką postać, która go tak bardzo zainspirowała. And behold, another loss took place. I oto stała się następna strata. It is so much frustrating. Było to dla niego tak bardzo frustrujące. In tears, he runs outside the city. Zalany łzami wybiegł za miasto. To the place where Paul's chilling body is thrown out in dust. I tam na to miejsce, gdzie już stygnące ciało Pawła zostało rzucone w proch. And what does he see there? I co tam widzi? But when the disciples gathered about him, gdy jednak uczniowie zgromadzili się wokół niego, to perform his funeral. Jakby był to pogrzeb. He rose up. On wstał.
and entered the city. I wszedł do miasta. And on the next day he went to the with Barnabas to Derbe. I następnego dnia odszedł z Barnabą do Derbe. Is he a Superman? Czy on jest Supermanem? Indestructible. Niezniszczalny. Paul rose up like a Terminator from the last movie. Paweł powstał tak jak Terminator z ostatniego filmu. He was in bruises all around. Wszędzie był potłuczony i osieniaczony. The only difference was. Jedyną różnicą było. He smiled and kept blessing instead of cursing. On się uśmiechał i błogosławił zamiast przeklinać. That was a character. To był charakter. This experience prompted Timothy to make a decision. To doświadczenie skłoniło Tymoteusza do powzięcia pewnej decyzji. A decision for Christ. Była to decyzja dla Chrystusa. And dedicate to God all his heart. I decyzja, aby oddać Bogu całe swoje serce. After that, Paul was looking for a companion for his next missionary journey. Po tym wszystkim Paweł poszukiwał towarzysza do swojej następnej podróży misyjnej. Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him. Paweł chciał, aby Tymoteusz mu towarzyszył i zabrał go. Thus, lonely Paul became a spiritual father to Timothy. I w ten sposób Paweł stał się duchowym ojcem Tymoteusza. He taught him to preach. Nauczył go, jak kazać. To baptize. I chrzcić. To nurture people. Wychowywać ludzi. To originate the churches. Jak zakładać kościoły. And further, Timothy became the youngest bishop. I spowodowało to, że Tymoteusz był najmłodszym biskupem. Youngest bishop ever in that area. Był to najmłodszym biskupem właśnie w tej okolicy. When Paul entrusted his care the church at Ephesus. I było właśnie w tym momencie, kiedy Paweł powierzył mu opiekę nad zborem w Efezie. And that was his best community of believers. A była Pawłowa najlepsza wspólnota wierzących. And when they couldn't see each other. A w momentach czy w chwilach, gdzie się nie mogli nawzajem widzieć. Paul wrote him letters. Paweł pisał do niego listy. We have just two of them. Mamy tylko dwa takie listy. I believe they were much more. I believe they were much more letters. Wierzę, że tych listów było więcej. The first Timothy was written to establish him in work as a bishop. Pierwszy list do Tymoteusza został napisany, aby ugruntować jako w tej pozycji biskupa. So we will read from 1 Timothy chapter 4. I tam o tym czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza w 4 rozdziale. Let no one despise your youth. But set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith and in purity. Niech czytamy w rozdziale 4 Tymoteusza. Pierwszego listu Tymoteusza, 4 rozdział i 12 wiersz. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, miłości, w wierze i w czystości. Till I come, attend to the public reading of scripture. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. To preaching, to teaching. Napominania i nauki. Practice these duties. It's verse 14. Practice these duties, 15. Devote yourself to them so that all may see your progress. Oto się trosz i o tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. The second Timothy Paul wrote in view of his martyrdom in Rome. Drugi list do Tymoteusza napisał już przy wyjdywaniu swojej męczeńskiej śmierci. Expecting the execution. Już kiedy oczekiwał egzekucji. Observing many of his friends in fear and leaving him. Tutaj
kiedy spodziewał się egzekucji i widział, kiedy jego przyjaciele opuszczali go. Paul poured out his heart to his spiritual son, Timothy. I w takiej sytuacji Paweł wylał swoje serce przed tym duchowym. In this letter, Paul prepares Timothy for future parting of their ways. I w tym liście Paweł przygotowuje Tymoteusza na przyszłe rozstanie się ich dróg. Paul knows that the day of his life are running short. Paweł wie, że i rozumie, że jego, że dni jego życia są policzone. Paul calls Timothy to come to him to Rome. I tutaj widzimy, że wzywa Tymoteusza, aby przyjechał do niego do Rzymu. And see each other for the last time. I aby spotkać się z nim po raz ostatni. So he writes, do your best to come to me soon. I pisze tam, zrób wszystko, co w twojej mocy. And fortunately, Timothy arrived in time. I na szczęście Tymoteusz przybył na czas. And they had a chance to chat face to face. I mieli tę okazję porozmawiać twarzą w twarz. From now on, Timothy became a leader of Christians. Od tego momentu Tymoteusz stał się przywódcą chrześcijan. He became a model of faith and behavior for the next generation of Christians. Stał się wzorem wiary i postępowania dla następnej generacji, następnego pokolenia chrześcijan. Someone may find Timothy's life be lacking of fun, joyful parties. Someone may find Timothy's life is lacking. Ktoś może uznać, że w życiu Tymoteusza brakuje zabawy. Of fun, joyful parties, foolish jokes over classmates and so on. Jakichś radosnych przyjęć, czy nawet głupich żartów z kolegów jego z tej samej klasy i tak dalej. Some may still wonder what a benefit Timothy had sacrificing the best years of his life in service to others. Niektórzy mogą się nadal zastanawiać, jaką korzyść odniósł Tymoteusz z poświęcenia najlepszych lat swojego życia w służbie innym. However, tracking this story fairly will bring us to Timothy becoming a successful man. Jednak kiedy tak uczciwie prześledzimy tą historię, doprowadzi nas to do zrozumienia, że Tymoteusz stał się człowiekiem sukcesu. He led the church in Ephesus. Przewodził kościołowi w Efezie. From the book of Revelation we can read. W Księdze Objawienia możemy przeczytać. To the angel of the church in Ephesus write. Do anioła zboru w Efezie napisz. The words of him who holds the seven stars in his right hand. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej ręce. Who walks among the seven golden lampstands. Który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. I know your works. Znam twoje uczynki. Your toil and your patient endurance. I trud i twoją wytrwałość. And how you cannot bear evil men. I to, że nie możesz cierpieć złych ludzi. And another text says. I dalszy tekst mówi. I know you are enduring patiently. I tam mówi w trzecim wierszu. Masz też wytrwałość i cierpiałeś. A bearing up for my name's sake. And you haven't grown weary. I cierpiałeś dla mojego imienia i nie ustałeś. To him who conquers, I will grant to eat from the tree of life. A zwycięzcy dam spożywać drzewa żywota. Which is in the paradise of God. Które znajduje się w raju Bożym. The fact that Ephesus was made the model church is due to its pastors. To, że Efes stał się takim wzorowym zborem, zawdzięczamy jego pasterzom albo pastorom. One of whom was Timothy. A jednym z nich był właśnie Tymoteusz. His example was Apostle Paul. Jego przykładem był apostoł Paweł. He became an example for believers of the next generation. A on stał się przykładem dla wierzących kolejnego pokolenia. And that was a purpose of his personal example. Wszyscy potrzebujemy takich osobistych przykładów. We all need examples. Również my jesteśmy. And we all are examples to someone. My również jesteśmy przykładem dla innych. People look at us. Ludzie nas obserwują.
That's why we need to remember our core values. Dlatego powinniśmy pamiętać o naszych podstawowych wartościach. Calling. I na, o naszym powołaniu. And we need to live accordingly. I powinniśmy żyć zgodnie z nimi. Shall we say amen? Czy możemy powiedzieć na to amen? Yeah. Thank you. Dziękuję bardzo. Our dear Lord, thank you for being with us during this time of worship. Please be with us for the coming week. Bless us, bless our families, our children, bless our relatives and friends. Dear Lord, bless us in work and in studies. Dear Lord, be with us, guide us with your Holy Spirit and empower us to be your true disciples. In your name we pray. Amen. Cichą, osobistą modlitwą zakończmy to nabożeństwo.